Eurokampania dobiega już końca, już w najbliższą niedzielę wybierzemy swoich reprezentantów do Europarlamentu. Moim i Państwa gościem jest kandydat w tych wyborach, europoseł Jarosław Wałęsa. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Którędy wjeżdżał Pan do Malborka? Przez most? Oczywiście. Udało się uniknąć korków? Trochę staliśmy. Rzeczywiście tam się dużo robi na tej trasie. Pytam odnośnie tej decyzji, która zapadła, bo już za 2 lata ma być druga nitka mostu, dlatego zapraszam już za 2 lata. Miejmy nadzieję, będzie bez korków. Ona jest tak potrzebna tutaj, ta inwestycja naprawdę, ale za 2 lata będzie już naprawdę dobrze. Miejmy nadzieję, że już za 2 lata będzie ukończona. Cieszy się Pan, że eurokampania dobiega już końca? To dla Państwa, dla kandydatów dosyć aktywny czas. Kampania do wyborów europejskich, do Parlamentu Europejskiego, ona jest bardzo intensywna, ale bardzo krótka. Mówimy o maksymalnie 4 tygodniach, kiedy europosłowie mogą przyjechać w końcu do kraju i zająć się kampanią. A prawda jest taka, że kampania zaczyna się na drugi dzień po wyborach. To znaczy człowiek wybrany musi rozumieć, że musi wykonywać swoje obowiązki sumiennie i codziennie. I po tych 5 latach należy się zaprezentować. I to w zasadzie robiłem przez ostatnie 4 tygodnie. Jakby Pan określił tą eurokampanię? Szczerze mówiąc, trochę trudno wybrać jakiś jeden temat, który można przypisać właśnie do tej kampanii. Wydaje mi się, że ta kampania była bardzo niemerytoryczna. Niestety. Ta kampania była bardzo skoncentrowana na sprawach krajowych. W moim przypadku starałem się, żeby ona była przede wszystkim pozytywna. I starałem się też przedstawiać to, co udało mi się osiągnąć, tłumaczyć. Bardzo często musiałem tak naprawdę tłumaczyć, czym zajmuje się Parlament Europejski, w jakich komisjach zasiadam, co udało mi się zrealizować w tych komisjach. I dopiero wtedy ludzie mówią, a to od tego jest ten parlament, to tym się zajmujecie. A jeśli chodzi o poziom świadomości, on jest naprawdę bardzo niski. No właśnie, czy tak prowadzenie tej kampanii przez wielu europosłów w taki sposób, że mówi się tak naprawdę o problemach naszych polskich, które tak naprawdę z europarlamentem nie mają nic wspólnego. Czy to ma duży wpływ Pana zdaniem na frekwencję wyborczą, która nie jest niestety zapowiadana na wysokim poziomie? Wydaje mi się, że ona będzie porównywalna do tego, co mieliśmy 5 lat temu, co znaczy, że będzie naprawdę niska. Jesteśmy nowym członkiem Unii Europejskiej, co prawda już od 10 lat, ale mimo wszystko ciągle uważam, że pracą europejską, czy jednym z obowiązków, które wykonuję, to jest edukacja. To jest przybliżanie Unii Europejskiej tutaj do nas, do naszego regionu i tłumaczenie, że Unia Europejska tak naprawdę nie jest tam daleko w Brukseli czy Strasburgu. Ona jest tutaj. My jesteśmy Unią Europejską. I dopiero jak się przekroczy tą barierę, rozmawiając z ludźmi, dopiero jak się właśnie uświadomi, że to te decyzje, które podejmiemy teraz w niedzielę, one będą wpływały na to, co będziemy robili i jak będzie wyglądała Polska przez kolejne lata. Zasiada Pan w komisji, między innymi w komisji rybołówstwa. Co udało się Panu wywalczyć właśnie dla polskich? Miałem kilka bardzo fajnych sukcesów. Jednym z głównych sukcesów jest to, że teraz rybacy na małych kutrach do 10 metrów będą mogli poławiać nawet w okresach zamkniętych dorsza, czyli będą mogli wychodzić w morze w okresach turystycznych, bo to mówimy o tym okresie letnim, kiedy ten sezon jest zamykany. To pozwoli na świeżą rybkę właśnie dla nas wszystkich w tych najciekawszych miesiącach. To jest jedna kwestia. Oczywiście pracowałem nad reformą wspólnej polityki rybołówstwa. Zakończyliśmy właśnie ostatnio głosowaniem nad Europejskim Funduszem Morskim i Rybackim. To jest bardzo ciekawy fundusz, ponieważ on oczywiście dotyczy rybaków, ale nie tylko. Mówimy o rybakach morskich, ale też śródlądowych, o tych, którzy zajmują się akwakulturą, ale więcej. Mówimy też o społecznościach nadmorskich, o społecznościach, które zajmowały się rybołówstwem przez ostatnie setlecia, a w tej chwili widzimy, że nie wszyscy będą w stanie utrzymać się z rybołówstwa, więc zachęcamy te społeczności, żeby się przebranżawiały, żeby zajmowały się turystyką, żeby szukały innych zajęć naokoło rybackich i ten fundusz właśnie będzie na to pozwalał. I to jest kolejny sukces, który udało mi się załatwić, bo dzięki mojej interwencji zmieniono definicję rybaka, tak żeby nie patrzeć tylko na morze, ale też patrzeć na ląd, bo też połowiamy przecież tutaj ryby. Niepokoją Pana te głosy, które coraz częściej przebijają się do przestrzeni publicznej? Mówię o eurosceptykach, którzy w zaskakujący sposób chyba dla wielu osiągają coraz większe poparcie.
Nie jestem zaskoczony, bo takie zrywy, takie zainteresowanie, ale takie negatywne zainteresowanie Unią Europejską było do przewidzenia. To znaczy już kilka lat temu było wiadomo, że te największe grupy polityczne Parlamentu Europejskiego stracą część mandatów na rzecz właśnie eurosceptyków albo tych, którzy są jawnie przeciwko Unii Europejskiej. I nie trzeba się bać tych głosów, należy się wsłuchiwać w te głosy, bo one, te głosy reprezentują jakąś część społeczeństwa i mamy tworzyć całość Unii Europejskiej, mamy słyszeć się nawzajem. Czyli wiadomo, że w tej chwili w Polsce 89% Polaków mówi, że Unia Europejska jest dobra, że to był dobry krok. Ale mamy te 11%, które nie jest z tego kroku zadowolone i właśnie trzeba słyszeć, co oni mają do powiedzenia, żeby lepiej pracować w Unii Europejskiej, żeby lepiej zmieniać Unię Europejską, bo na tym to polega. Unia Europejska to nie jest jakiś twór, który jest w tej chwili już skostniały i on będzie wyglądał tak po wszechczasy. Nie. Tak wróżą rozpad. Tak no bo w tej chwili mamy sobie odpowiedzieć na to pytanie. Jak będzie wyglądała Unia Europejska? Czy będziemy ją zwijać, czy będziemy ją rozwijać? Czy będziemy wracali do państw narodowych, czy będziemy wracali do istnienia niezależnego, czy będziemy myśleli bardziej w kontekście globalizacji, bardziej w kontekście tego, co wymaga od nas właśnie ten globalizujący się świat. Jeżeli odpowiemy sobie na te pytania, to zauważymy, że sami Polacy, sami Niemcy, sami Francuzi nie poradzą sobie na tym rynku teraz globalnym, światowym. Musimy myśleć i poszerzać właśnie te struktury, musimy zachęcać do głębszej integracji Unii Europejskiej, bo to będzie z korzyścią dla nas samych. Jeżeli Unia Europejska będzie silniejsza, to i Polacy na tym zyskają, i Niemcy, i Francuzi, i każde państwo członkowskie. Donald Tusk przekona swoich odpowiedników europejskich do tej wspólnej, pogłębionej polityki energetycznej? Mam nadzieję. Niemcy tutaj są najbardziej blokujący w tej chwili, a bez nich wiadomo się tego nie rozwiąże, ale też rozummy pewne mechanizmy. Rozummy, że jeżeli w tej chwili będziemy mówili o sankcjach, jeżeli w tej chwili będziemy mówili o właśnie tej Unii Energetycznej, no to wiadomo, że te kraje, które w tej chwili płacą mniej za gaz, są przeciwne tej Unii. A jeżeli porównamy stawki gazowe pomiędzy Polakami a Niemcami, to widzimy, że płacimy o $100 więcej za każde 1000 metrów sześciennych gazu. Co to znaczy? To znaczy, że musimy zachęcać się Niemców, żeby szukali wspólnego rozwiązania razem z nami. To jest kluczowe. Widzi pan szansę, że uda się przekonać? Tak. Unia Europejska, siłą Unii Europejskiej jest to, żeby szukać wspólnie kompromisu. My będziemy silni wtedy, kiedy będziemy mówili jednym głosem, a wiadomo, że wypracowanie tego jednego głosu będzie wymagało naprawdę dużo pracy. I teraz oczekuję od Donalda Tuska, że on będzie jeździł po wszystkich stolicach Unii Europejskiej i będzie zachęcał do tego programu, rozumiejąc przy tym, że wiadomo, że mamy jakieś oczekiwania, ale na końcu musimy zawrzeć wspólny kompromis. No jak wiemy, Unia troszeczkę stoi w rozkroku tak naprawdę między naszymi takimi lokalnymi problemami, a Rosją, która no, ma strasznie duże zależności między gospodarstwami, są strasznie duże Oczywiście. Zależności. No i chyba Niemcy nie do końca też pod tym kątem mogą na to się godzić, co premier Tusk przedstawia. Ale pan tu zauważył bardzo oczywistą rzecz, że niestety pan pokazał na słabość Unii Europejskiej. Stoimy w bardzo szerokim rozkroku. Ale to też świadczy o tym, że ciągle nie wiemy, co zrobić z tą Unią. Wszyscy się tej Unii uczymy. To nie jest coś, nie mamy wzorców, na których możemy budować tą współpracę, bo Unia Europejska jest czymś nowym. Nikt nigdy na skalę światową, historycznie, nigdy nie próbował czegoś takiego. 28 krajów, żeby znaleźć jeden język, to wymaga naprawdę dużo pracy, dużo dobrej woli, też potrzebę zrozumienia, co będziemy robili z Unią Europejską. I wydaje mi się, że tutaj potrzebujemy wizjonerów w Unii Europejskiej. Potrzebujemy ludzi, którzy będą pokazywali rozwiązania i będą przekonywali innych sceptyczne głosy, które nie są przekonane do tego projektu. No ci sceptycy głównie zarzucają tak naprawdę Unii, że no tak duża fala lewicowości płynie z Unii Europejskiej, co tak naprawdę może zagrażać tej suwerenności, o którą oni tak bardzo się ubiegają. Ten wielki strach przed utratą suwerenności
nie wiem, czy jest tak do końca racjonalny. W Polsce, pamiętam, przed przystąpieniem do Unii Europejskiej były te głosy, czy stracimy swoją suwerenność, czy za 10 lat będziemy ciągle mówili po polsku, czy Niemcy nas nie wykupią i tak dalej, i tak dalej. No teraz po 10 latach widzimy, że to się nie sprawdziło. Widzimy, że mieliśmy dużo sukcesów, mieliśmy też sporo porażek, ale to się wiąże z tym, że dopiero odkrywamy te mechanizmy funkcjonowania w Unii Europejskiej. I nie obrażajmy się na to, że Unia Europejska funkcjonuje w taki sposób, a nie inny. Tylko pamiętajmy, że jesteśmy członkiem Unii Europejskiej i tą Unię Europejską możemy zmieniać, jeżeli będziemy rozumieli, jak się w tych mechanizmach odnajdywać. I my, Polacy, w tej chwili potrafimy to robić. I teraz jest pytanie, czy inne kraje również będą skore uwierzyć w ten projekt po raz kolejny. Bo tak jak w Polsce Unia Europejska jest bardzo pozytywnie postrzegana, tak w tych krajach starej Unii to zainteresowanie Unią spada. I to z roku na rok jest coraz słabsze. Więc my musimy zarazić się do tego projektu. My, Polacy, musimy pokazać, Unia Europejska ma sens po raz kolejny. Często pada taki argument, że parlamentarzyści unijni zarabiają w porównaniu do przeciętnych osób bardzo duże pieniądze. Co pan myśli o europosłach, którzy tak naprawdę większość swojego czasu spędzają w Polsce, pokazują się w różnego rodzaju mediach, w radiu, w telewizji, pobierają niemałe diety, a tak naprawdę no, nie w pełni mogą wtedy realizować mandat, który został im powierzony? Żeby użyć delikatnych słów, gdy patrzę na tych ludzi, to mi się nóż w kieszeni otwiera. Na szczęście takich europosłów jest tylko kilku. Mamy 51 europosłów z Polski i takich europosłów, o których pan wspomina, jest trzech, może czterech. Na szczęście. I trzeba piętnować takie zachowania. Pensje, które otrzymujemy, one są zharmonizowane. To znaczy wszyscy europosłowie w Unii Europejskiej zarabiają tyle samo. Czyli w tej chwili no, nie ma co rozdzierać szat, no bo co, mamy obniżyć wszystkim te pensje? Wiadomo, że to nie przejdzie. Podnieść? No wiadomo, to nie przejdzie. Te pensje tak zostały uchwalone, one tak zostały przegłosowane, wszyscy europosłowie dostają tyle samo. I koniec, kropka. Ale za godną płacę, godna praca. Czyli jeżeli europoseł otrzymuje te pieniądze, otrzymuje te diety, no to oczekujmy od niego, że znika z Polski. To znaczy jest na komisji, jest na posiedzeniu plenarnym w Strasburgu, w Brukseli, pracuje przynajmniej od poniedziałku do czwartku, przynajmniej. I wtedy oceniajmy takiego europosła. Oceniajmy go i mówmy mu w twarz. Za co ty dostajesz pieniądze? Dlaczego ty jesteś dzisiaj w Polsce, a nie jesteś tam w Brukseli? I ja będę pierwszy, który będzie piętnował takiego delikwenta, bo to mnie bardzo denerwuje. To mnie denerwuje, bo ci... Rozmawia pan z tymi... Tak, pytam się, no o co ci chodzi? Co ty w ogóle robisz? Dlaczego ty tak bezczelnie okradasz swoich wyborców? Okradasz więcej, okradasz Polskę, bo mamy tylko 51 mandatów z Polski. To jest naprawdę mała armia, których głosy potrzebujemy wszystkie, tam na miejscu. Jak pan ocenia listy poszczególnych komitetów wyborczych? Dużo się mówi o tym, że chyba jest tam rekordowa liczba celebrytów, osób znanych niekoniecznie ze świata politycznego. Z tego, co się orientuje, no na Zachodzie, oczywiście w cudzysłowie, tych pierwsze osoby na listach to przede wszystkim profesorowie, specjaliści, osoby, które już mają duże doświadczenie. W Polsce jednak widać, że stawia się cały czas na osoby, które przyciągną osoby do urn i postawią krzyżyk przy danym nazwisku. To się wiąże ze specyfiki naszej ordynacji wyborczej. Polska ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego jest najbardziej skomplikowaną ordynacją. No nie słyszałem o bardziej skomplikowanej ordynacji. Co to znaczy? To znaczy, że musimy dostosować się do tego, żeby zainteresować w ogóle wyborcę, żeby poszedł na wybory. Wiadomo, że to się robi głośnymi nazwiskami, ludźmi, którzy mogą, już funkcjonują w świadomości publicznej. To nie jest dobre. I ja już 5 lat temu, gdy zostałem wybrany na europosła, pojechałem do Sejmu i prosiłem tam moich kolegów, koleżanki na wiejskiej, żeby zmienić tą ordynację. Usłyszałem, że to zobaczymy, dopiero wybory się skończyły i tak dalej, i tak dalej. I w tej chwili zrobię to po raz kolejny. Cokolwiek się wydarzy teraz w niedzielę, ja pojadę w przyszłym tygodniu albo za 2 tygodnie do Sejmu i znowu będę o tym mówił. Ta ordynacja musi ulec zmianie. Musimy stawiać właśnie na kompetencje, na doświadczenie, na tych ludzi, którzy wiedzą, jak się poruszać w tych korytarzach w Brukseli. Pan Marcin Gan, nasz widz, zadaje pytanie, po co pan idzie tak naprawdę do Europarlamentu?
żeby kontynuować swoją pracę. Pracuję w trzech komisjach. Komisja Rybołówstwa to jest moja główna komisja, ale są też dwie pozostałe komisje. Komisja Petycji, czyli to jest taka komisja skarg obywatelskich oraz Komisja Handlu Międzynarodowego, gdzie jestem sprawodawcą cieniem w umowie o wolnym handlu z Japonią. Teraz będziemy zaczynali negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi również w takiej umowie. Udało mi się też przeprowadzić reformę mechanizmów obrony rynków. W rybołówstwie jeszcze chciałbym kontynuować pracę, żeby komisja przedstawiła plan oddziaływania wielogatunkowego na Bałtyku. W Komisji Petycji mam przynajmniej 3 petycje, które chciałbym jeszcze doprowadzić do końca. Także po prostu w tej chwili ja bym chciał kontynuować pracę, którą już w tej chwili wykonałem. I mam nadzieję, że uda mi się to zrobić. No, pan Marcin dopisał dalej trochę mniej przychylnie, że jeżeli powie pan, że nie dla pieniędzy, to znaczy, że pan kłamie. Cokolwiek się wydarzy w niedzielę, to ja będę wygrany. Jeżeli przedłużę swój mandat, to będę kontynuował pracę, która sprawia mi dużo satysfakcji. Ale z drugiej strony, jeżeli nie przedłużę swojego mandatu, to moja żona będzie bardzo szczęśliwa. Dlaczego? Dlatego, że ta praca jest bardzo wymagająca dla rodzin, dla żon, które zostają w kraju, dla dzieci, ponieważ musimy jeździć tam, musimy wykonywać swoje obowiązki tam na miejscu i oto jest destrukcyjne dla... Czyli jednak trzeba powiedzieć, że no coś za coś. Nie ma pana w Polsce, czyli ta pensja jednak trochę pozwala tą stratę zniwelować w jakikolwiek sposób, o ile jest w stanie. Dokładnie, ale poza tym te pensje są bardzo dobre, ale też proszę pamiętać, że ja mieszkam w Gdańsku, w Brukseli spędzam większość swojego czasu, no to muszę tam wynająć mieszkanie. Za moje mieszkanie ja płacę miesięcznie 1200 euro. Poza tym trzeba się dobrze ubrać, trzeba mieć czyste koszule i tak dalej, i tak dalej. Także ta pensja jest bardzo wysoka, szczególnie na polskie standardy, ale też wydatki europosła są naprawdę bardzo duże. Na koniec chciałbym pana poprosić, aby powiedział pan do tych, którzy jeszcze może nie są przekonani, na kogo będą głosować. Dlaczego warto skreślić, postawić krzyżyk właśnie przy pana nazwisku już w najbliższą niedzielę? Mam nadzieję, że to, co udało mi się zrobić przez ostatnie 5 lat, mówi samo za siebie. Mam nadzieję, że to, co udało mi się już osiągnąć w moich komisjach, zachęci wyborców do zagłosowania na mnie jeszcze raz, a tych, którzy nie głosowali na mnie wcześniej, żeby zrobili to po raz pierwszy. Wydaje mi się, że wykonywałem sumiennie swoją pracę. Wydaje mi się, że to, co udało mi się osiągnąć, to nie wszystko. Jeszcze jest dużo do zrobienia i mam nadzieję, że będę mógł to kontynuować. Ja zachęcam Państwa mimo wszystko do tego, aby uczestniczyć w tych wyborach. Mam nadzieję, że ta frekwencja mimo wszystko będzie większa od tej, którą zapowiadają specjaliści. Raz jeszcze dziękuję serdecznie za rozmowę, a Państwa zapraszam na kolejne odcinki programu Szczerze na temat. TV Regionalna 24.pl, TV Malbork, TV Sztum, TV Nowy Dwór. To my tu kręcimy.